Problemy, kto ich nie ma. Ale Józef Flawiusz to miał problem. Pokażę Wam jaki. Józef Flawiusz, historyk z pierwszego wieku naszej ery, opisał taką oto historię. Miał on znaleźć się z powstańcami w otoczonej jaskini w trakcie oblężenia Jotopaty. Fajna nazwa, powtórzcie 20 razy Jotopata. Żołnierze woleli jednak samobójstwo od pojmania, a że żydowskie prawo religijne zabrania odbierania sobie życia, zdecydowali się losować kto zabije poprzednio wylosowanego tak długo, dopóki nie pozostanie jeden. Historia nie do końca tak się potoczyła, niemniej ten zapisek historyczny przyczynił się do utworzenia pewnego matematycznego problemu. N ludzi staje w kręgu, co katego no wiecie, jotopatą. No i Ktoś zostanie. Sam problem stawia pytanie, żeby od razu wiedzieć, na podstawie liczby, ilu jest ludzi w kręgu i jaka jest liczba k, czyli co ile liczymy, kto przeżyje. Ale my nie będziemy rozwiązywać tego problemu, on jest dosyć prosty do rozwiązania my go raczej chcemy zwizualizować. Chcemy pokazać naszym chociażby uczniom, jak ładnie stoją w kółku ponumerowane osoby i która tam co ileś wiecie. Oto No i kto został? Zobaczcie sami, a artykuł polecam przeczytać. Kompilacja na początek, kodu posmakujemy później. 11 chłopa, reprezentowanych przez kolejne liczby. Ten, od którego zaczynamy liczenie, taki pobielony, biała otoczka dookoła liczby. Po lewej stronie, ilu mamy chłopa? 11, ilu jeszcze żyje? I k, czyli ten krok, co którego. Wiecie, i oto Więc raz i dwa, dwójka powinna zginąć. Trzy, cztery i tak dalej. Yy, osiągnąłem to poprzez zbindowanie przycisku delete, no bo się kojarzy, nie? No to co? Pierwszy krok, liczymy od jedynki, bum, no i dwójki nie ma, zgadza się. Teraz od trójki liczymy. Trzy to jest raz, cztery, dwa, czyli czwóreczka, bum, szóstka, ósemka, dziesiątka. I teraz, no niestety, niestety, ale jedynka. Pierwszego już nie ma. Teraz trójka została. Widzimy, że jest podświetlona. No, piątka poszła. Teraz czujemy, że dziewiątką będzie krucho. Teraz kto? Uwaga, quiz. Liczymy od jedenastki do dwóch. Kto zginie? Dokładnie. Dobrze. Zgadliście. Zostanie siódemka. Można to sobie zweryfikować. Dla k równego 2 sprawa jest dosyć prosta. To tak nawiązuje do algorytmu. Możemy sobie n przedstawić binarnie. Tak, jedenastka, to co to by było? Jedna ósemka, jedna dwójka i, i jedna jedynka, żeby było 1, 0, 1, 1. O. Okay. Co robimy? Zabieramy tą jedynkę z początku przesuwamy na koniec, to tak jakbyśmy tak wizualnie, nie? 1, 0, 1, 1, zabieramy, zabieramy jedynkę z początku na koniec. Zostaną nam 0 i 3 jedynki, 0 pomijamy. No a 3 jedynki binarnie to 7. O, no i co? 7 zostało. Także dla k równego 2 sam problem, gdybyśmy chcieli go tak tylko rozwiązać, zgadnąć, kto przeżyje, no to jest prosty. Zresztą dla większych K trzeba w liście ciągle przesuwać się o K i usuwać. Ale my tu nie rozwiązujemy problemu. Flawiusza nie szukamy z góry odpowiedzi, my chcemy go właśnie ładnie pokazać. Jeszcze Wam pokażę, co by było, gdybyśmy sobie zwiększyli k i zwiększyli ilość naszych osobników. Weźmy tak co trzeciego sobie tutaj i weźmy ich tu 40, co sobie będziemy żałować. No to teraz skompilujemy dla nowych stałych k3n40. Pięknie widzimy od razu algorytm specjalny. Pamiętacie to przesuwanie po okręgu w jednym z odcinków? Takich dodatkowych pokazywałem. No i o proszę, właśnie to wykorzystamy. Chciałem jakoś pokazać wam, gdzie mogą się przydać takie proste, banalne operacje, jak chociażby obracaj, nie? O ileś stopni. Względem punktu tutaj go nie widać, ale on jest tu w środku, w tym kole. No to co? Sprawdźmy, jak k jest 3, to tak, pierwszy, drugi, trzeci powinien... Wiecie, nie? Nie ma. Siódmy, nie, szósty. Teraz będzie siedem, osiem, dziewiąty. I tak w kółko. I tak jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tam zostało, widzicie, się aktualizuje od razu coraz mniej. Co, który zginie, bum, 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 bum. Kto wyśli? Te, patrzcie, dwadzieścia Przeżył 28. Możecie sobie sprawdzać, powinno być dobrze. A jak nie, ale raczej się nie pomyliłem. Widzimy, że znikał z listy elegancko, jak trzeba. Jeszcze ewentualnie możemy sobie zrobić takie, taki test, że kiedy przejdziemy jedno Koło, to zobaczymy, czy potem prawidłowo w tej skracającej się liście y, usuwa. To znaczy, zrobimy jedno kółko, i teraz uwaga. O, jeszcze nie. Teraz 40, 1 i 2, czyli dwójka zginie. Bum, dobre. I teraz widzicie, jest ok, bo przeszedł na następny istniejący. Teraz 4, 5, 7. Siódemka zginie, a na ósemce się zatrzymamy. O, widzicie? Więc wszystko cały czas cyklicznie, co trzeci elegancko ginie. A jeszcze tutaj zrobiłem taki myk. Mógłbym tego nie robić, ale powiedzmy, że sobie to tak zwizualizujemy trochę inaczej. To też w ogóle musi być jakieś słowo tej serii. Wizualizacja. Patrzcie, tutaj mam coś takiego jeszcze, taką metodkę, którą później omówimy. Ja ją teraz odhaszuję tutaj, odkomentuję. I ona sprawia, że po usunięciu koło na nowo się układa dla mniejszej grupy. Czyli kasowany jest któryś, nie do końca widać który, bo on po prostu znika z tej serii, ale zmniejsza się ilość naszych stojących ładnie w kółku miłośników i otopaty. I ten, który przeżyje, jak zwykle, na górze, uwieńczony glorią, samotny, ze spapraną psychiką. Zobaczmy, jak to wszystko w kodzie wygląda. Na początek powiem, co dodamy na stałe do naszego kodu, czyli takie zmiany, które będą nam towarzyszyły w następnych odcinkach tej serii. Dodałem klasę label. Takie moje opakowanie na klasę tekst, zresztą po tekście Dziedzicze, które ułatwi mi kontrolowanie różnych napisów na ekranie, umieszczanie ich tam i wyświetlanie z automatu. Później będziemy to sobie omawiali. Wiedzcie, że to już nam na stałe będzie towarzyszyło. I to. Będzie właśnie tutaj o widoczne. Widzicie nagłówkowy plik label hpp i label cpp ze źródłem. Będzie tu sobie nam już na stałe towarzyszył. Uwaga! A tu mamy cały plik czwarty do naszej lekcji. Zaczynamy od stałych. k równe 3n równe 40 i obecna liczba tych, którzy jeszcze żyją. To właśnie ją wyświetlamy, kiedy jest to, ilu zostało. Jeszcze raz zerknijcie, jak sobie skompilujemy, to właśnie tutaj są te liczby ciągle wyświetlane. One potem są przypisane do tego labela i ten label już za mnie dba o to, by zawsze wyświetlać prawdziwą wartość jakichś istniejących zmiennych. Zresztą rozwiązałem to ponownie za pomocą lambd, które będą mi pilnowały, by moje labele się aktualizowały i zawsze wyświetlały to, o co mi chodzi. Zobaczycie to w kolejnych wierszach, więc na razie. Tak ogólnie mówię, co tu dokonałem. Tu mamy taką wyliczeniową klasę. Tak naprawdę, zamiast używać zwykłych indeksów i tych labeli nie przechowywać w wektorze, chcę je przechowywać w mapie, gdzie kluczem będą jakieś moje, takie właśnie nazwy, których chcę sobie, które chcę sobie wykorzystać. Po co? Bo łatwiej jest zapanować nad tym interfejsem, nad tym GUI, kiedy mam ponazywane labele. Tak, o na przykład tutaj, zobaczcie. Jest taki moment, kiedy sobie te labele tworzę i do mapy dorzucam. Tu mam taką mapę właśnie moich tych napisów. I o. Labels, i tutaj pod K, pod N, pod custom. Takie klucze nazwane. Tak naprawdę to jest 0, to jest 1, to jest 2, ale. Fajna nazwa, nie tak łatwiej człowiekowi, to jak zajpikiem. A z nazwą domenową. No, zamiast zapamiętywać IPK, lepiej zapamiętać na przykład www.mojastrona.pl, prawda? Łatwiej. No to ja też tu sobie tak nazwami klucz to nazwa jakaś taka narzucona. Mógłbym też takie stringi robić, ale taki enum jest yy, no, chyba bardziej elegancki. No i cóż, jak już sobie tutaj później zobaczycie, do takiej mapki będziemy dodawali yy, obiekty label które będą miały pewne elementy stałe, zmienne i te zmienne będą definiowane przez lambda, która to zwraca o właśnie taką klasę string, to jest klasa z SFML i reprezentuje napisy, które lubi SFML, a one ściśle się wiążą z taką klasą C++, a nie string tylko wstring. Taki trochę rozszerzony string. Nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Sprawdźcie sobie klasa WString. No ale wróćmy tutaj i powolutku analizujemy, co tu się dzieje. Zatem mam tu taką klasę wyliczeniową i to będą właśnie takie identyfikatory obiektów klasy label. Takie identyfikatory, które mapa wykorzysta. Powinniście wiedzieć, co to mapa. Jak nie, to odsyłam do C++ aktualizacja innego kursu na moim kanale. No i cóż, mamy tu klasę no, po łacinie sobie pozwoliłem ją nazwać, bo to wiecie... Historyk, pierwszy wiek naszej ery, Rzymianin, Żyd, no jakoś tak. Fratricides. To jest z dwóch słów, możecie sobie sprawdzić jakich ale frater to jest brat. A co ten drugi człon może oznaczać? ciekawe, nie? Dobra. No i co tu mamy? No zobaczcie, mamy punkt zerowy, gdzie wszystko później dookoła tego punktu będzie rysowane. Mamy listę z labelami, no to właśnie z tej listy będziemy usuwali. Dlaczego zdecydowałem się na listę? Bo jak z listy coś usuwam, to jest to wydajne, bo lista, niezależnie od tego, gdzie usuwam, gdzie mam element w liście, wydajność się nie zmienia. Tak? W wektorze, jak ze środka usunę, to muszę tam wszystko realokować, żeby to było zwarte, a w liście to... Tam ze środka, usuwanie, z początku, z końca. Wszystko tak samo. Mam swoją transformację, o której już wiecie z wcześniejszych odcinków. Dzięki niej będę sobie ten obrót regularnie wykonywał oraz zapamiętuję, na jakiej to pozycji w liście jestem obecnie. Przypominam, jeżeli typem jest lista, która zawiera w sobie te labele, ten, te obiekty, to jak podam taki typ, list label, dwukropek, dwukropek iterator, to znaczy, że. Ta zmienna custom post będzie iteratorem w tejże liście. Będzie reprezentować iteratory. No, Będzie mi potrzebny taki iteratorek. No i co? Konstruktor. Określam położenie punktu na dokładnie środek ekranu. I tutaj dodaję sobie na podstawie n tego globalnego, tej stałej globalnej n, dodaję sobie od razu do mojej listy. No a tak pushbackiem po kolei na koniec. No, właśnie, co dodaję? Dodaję label, a ten label ma taki oto konstruktor, że najpierw podaje część stałą, taką, która no, nie będzie się tutaj zmieniała, oraz definiuje część, która jest lambdą. I ta lambda musi zwracać jakiś napis. I dlaczego lambda? Ponieważ ta lambda, no w tym wypadku zwracać będzie zawsze pusty napis, ale jak zobaczycie za chwilę, mogę w tej lambdzie w jakiś sprytny sposób Zwracać wartość jakiejś zmiennej, globalnej, albo w ogóle czegoś, co będzie w jakichś innych regułach tutaj definiowane, byle na końcu został zwrócony obiekt SF String. To jest właśnie klasa napis reprezentowany w sfml -u. Dobrze, zatem. Aha, tu jeszcze takie L, ale no, tego też nie tłumaczę. To jest właśnie ten rozszerzony napis, to jest ten w-string. String na bazie w -stringa, jak zostaje utworzony, to wtedy nie gubi polskiej czcionki, bo głównie dlatego ten w -string musiałem tam używać. Zatem co tu robię? No po prostu sobie wyświetlam na razie. Te pozycje tu są bez znaczenia, nie są w ogóle istotne, bo i tak później będę ustawiał wszystkie te napisy w kółku. Grunt, że się dodały tutaj wszystkie te obiekty do listy a ta lambda zobaczycie później jak działa, gdzie jest wykorzystana. No i co, mamy tu metodę set in circulo, czyli ustawiamy wszystkich w kole. No podobne do angielskiego w sumie, nie? Set in zupełnie jak z angielskiego, tylko to circulo nie pasuje. Ale Circle, nie? Takie widać, że to jednak ta łacina kurczę zdominowała nas. No i co tu mamy? No bierzemy sobie taką, ten nasz transformator, ten, tą, tą naszą te, te tutaj, które było definiowane, o jest tu transform, ten macierz przekształceń i tu uwaga, identity to takie wyzerowanie jej, czyli jakby przekształcenie, które nic nie przekształca, za każdym razem je czyszczę sobie i uwaga, to jest istotne, Każe mu być przekształceniem, które coś obraca, już to znamy. Obraca względem punktu 0, ale o kąt, który wyliczam na podstawie obecnej ilości użytkowników. Y, tych, no, L size, tych, którzy będą ludźmi w tym kole. Zatem sprawdzam, ilu ich jest, dzielę 360 na tę ilość, przez co będę się ładnie przesuwał, tak że oni będą w tym kole tak regularnie rozrzuceni z lewej do prawej. No i co potem? początkowemu ustawiam pozycję na samej górze, tak pionowo nad tym środkiem, gdzieś tam u góry ładnie. No i co? I zaczynam przechodzenie przez wszystkich i do każdego obiektu biorę tak, że sobie zapamiętuję gdzie miał pozycję wcześniejszy i te pozycje przesuwam względem środka o moją macierz, czyli za każdym razem o ten stały kąt. No i to jest nowa pozycja tego następnego, czyli jeszcze raz, żeby ustawić Jakiś nowy obiekt, to patrzę, gdzie był wcześniejszy i ten wcześniejszy przesuwam. Oczywiście nie przesuwam jego, tylko jego pozycję sobie obliczam, gdzie by był, gdybym go przesunął. I to nowe miejsce, no to jest właśnie miejsce mojego następnego elementu. Przeanalizujecie sobie ten kod powolutku, to wszystko będzie jasne, nie jest przecież skomplikowany. W każdym razie na koniec tej pętli te pozycje wszystkich tych labeli, pyk, 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 pyk będą rozłożone ładnie dookoła tego punktu 0. No i co tu dalej? No a dalej mamy calculare et oxiditis. O, tu już wiecie, co to oxiditis. Calculare, oblicz i... No i zabij, no, zamorduj. To jest jeden krok. Kiedy wciskam delete, to wtedy się to właśnie dzieje. No więc sprawdzam, czy jest przynajmniej dwóch na mojej liście. Jeżeli tak, no to rozpoczynam proces. No właśnie, wiecie. Przesuwam się od obecnej pozycji custom pos, tak? Uwzględniając tę pozycję, bo to zawsze jest ten, który jest zaznaczony, to on jest ten raz. Więc jak jest dwa, to by był ten już ten i następny, nie? Co drugi. Ale tam tu jest co katy. Więc ten for przesuwa się na tę pozycję, którą mam, wiecie, i erase. -nąć. Przypominam, metoda raise dostępna w liście usuwa ślicznie yy, to, co wskazuje iterator, a równocześnie zwraca. No, to ważne, następnego na liście, czyli iterator do następnego, czyli jak kasuje, to erase zwraca mi pozycję tego następnego. Więc ja tego usuwam, a od razu jestem na tym następnym. Tak na marginesie to ten zabija, bo zawsze zabija ten następny. Ale tu uwaga, musimy sobie zrobić jedną rzecz, mianowicie zmienną globalną cast, która mówiła ilu przeżyło, zmniejszam. I już zobaczcie, nie muszę się martwić, i aktualizować w napisie label tej wartości. Te lambry, które tam były, same o to zadbają, zaraz to zobaczycie. I tu muszę tylko zadbać o to, by się przypadkiem nie okazało, że jestem na ostat za ostatnim elementem. Przypominam, że wskaźnik, czy nie wskaźnik w zasadzie iterator end nie pokazuje mi ostatniego elementu, tylko pozycję za ostatnim elementem, a tam nic nie ma. Więc jeżeli by się okazało, że usunąłem tutaj ostatniego, to wtedy custom post będzie end. No więc ja nie mogę być na end. Ja muszę wrócić na początek, bo to jest taka cykliczna jakby lista. Nie? Więc ja liczę w kółeczku. Nie ma początku i końca, więc to mi gwarantuje, że się tutaj nic nie zadzieje złego. No i tutaj ponownie mogę ich ustawić w kółku, ale nie muszę. Jak to wykomentujemy, to będą Stali tam, gdzie stali. I wtedy będzie widać, jak znikają tak konkretnie ci i ci i ci. Więc to, jak chcecie, estetyka, kwestia. Tak myślę, że dla tłumaczenia to lepiej, jak tego nie ma, nie? Wtedy ładnie to widać, który ginie. Więc może to wykomentuję. No i jeszcze zostało samo rysowanie i co tutaj się dzieje. A, no tu jest prosta sprawa to jest zwykły draw, tyle tylko, że moi drodzy, obiekt, który jest obecnie zaznaczony, Czyli jeżeli mój iterator, bo tu iteruję przez wszystkie elementy listy, i jeżeli mój obecny iterator to jest właśnie ten custom pos, wskazujemy na ten sam, to znaczy, że ten jest zaznaczony. Więc ja bym chciał go jakoś wyróżnić i tu go właśnie wyróżniam tą białą otuliną, rysuję, a potem otuliny, wiecie, zabijam. Czyli tylko otulam na moment dronięcia, na moment narysowania, Otulam go ładnie. Przy czym tu zwróćcie uwagę, że S, y, samo draw, tak, to jest malowanie tego labela, a więc jest to nie metoda SFM-lowa rysuj, tylko to jest coś, co ten label ma w sobie tam ukryte. Y, zaraz to przejrzymy. Tu chciałem omówić cały ten mechanizm y, tych bratobójców. No, jak chcesz ich tu inaczej nazwać? Samobójców, no to właśnie nie, bratobójców. Ale jakże szlachetnie nie chcieli iść do niewoli. Ach, jakieś to dyskusyjne, prawda? Dobrze. Zatem tę klasę mamy z głowy. Ona sprawia, że wszystko widać, a jak się wciśnie D, to oni ładnie znikają. Tutaj też dodałem sobie do aplikacji już taki kontener, gdzie czcionkę mogę sobie załadować do mojej klasy APP. Jeśli tego jeszcze nie pokazywałem, to jest to po prostu. Tutaj. Zaraz wam pokażę o jest tutaj taka dostępna statycznie wektorowa kontenerowa no i co brak mi słowa worka fonty po prostu w wektorze siedzą tu fonty No i co te fonty robią no tam sobie siedzą statycznie, potem będę mógł je wykorzystywać przy tworzeniu napisów i tyle. Także tutaj w wielkiej filozofii nie ma. Metoda AdFont znajdziecie sobie do klej jak zwykle plik i umieszczę na materiałach na serwerze naszym Discordowym. Zatem tutaj ładujemy sobie te czcioneczki. No i potem o właśnie, tworzymy mapę, gdzie będą takie pary klucz Labels. To jest z tej mojej klasy Enum na samej górze. O właśnie tutaj. I pod hasłem KN i Custom będę sobie ukrywał y, całe. Te moje labele, czyli tak naprawdę napisy, ale takie trochę sprytniejsze, takie, które mi tu pozwalają coś opakować. I tu zobaczcie, właśnie będą te lambdy, które mi i wam pomogą zrozumieć mm, tę moją ideę bardziej. A więc uwaga, label. Część K pod label z K, ukrywam sobie napis K, to L oznacza, że to jest właśnie w string, to jest ten rozszerzony string. K równa się, i to jest stałe. No ale my tam wiemy, że tam było k równa się jakaś liczba. No i tu mógłbym akurat dać stałą liczbę też, no bo te n i k się nie zmieniają, ale tu już widać o co chodzi. Tu jest zwykła lambda, która musi zwrócić string, i tu właśnie to k, czyli tę liczbę k, zamieniam na w string, a więc ta lambda będzie zawsze zwracała mi k. I później domyślamy się, że przy rysowaniu takiego labela będę łączył tę część statyczną. Z tą dynamicznie pobieraną nieustannie, jeśli to K się zmieni, to ta lambda mi zagwarantuje, że w tym labelu też się zmieni to K. No taki pomysł miałem. Oczywiście ktoś powie, ale to przecież można prościej, może jakoś tak, ale lambda może być bardziej skomplikowana, mogę sobie tu rozbudować. Ja tak lubię czasem sobie taką lambdę wstawić. No dobra, no i co? Tu mamy jeszcze pozycję. Na ekranie tak, jakiś kolorek, wielkość tutaj czcionki to jest 34 piksele i to jest jakiego fonta używam. 0 to znaczy, że pierwszego na liście, a jakbym dał jedynkę, to bym użył tego. No to sobie można wybrać. Ja tu wszędzie używam Open Sans Bold. No i co mamy później? N, inny label, część stała n równa się, część ta dynamiczna, potencjalnie dynamiczna, zmieniająca się. Mamy tu w lambdzie, że zwracaj zawsze to n tylko wcześniej zamień to na wString. No i co? Tu jest custom i tu już będzie widać to, że rzeczywiście to się zmienia, bo wystarczy, że ja tam ten cast zmieniałem o jeden. Widzieliście? O tutaj, o. Cast. To była ta zmienna globalna. Ja ją tu sobie zmniejszałem o jeden. O. A tu moja lambda zawsze tę zmienną globalną zamienia na string. Zatem co będzie tworzyło ten napis pod kluczem z custom? Zostało równa się, to jest sztywne, zawsze jest obecne, a ta druga część napisu będzie o właśnie stąd. Tu to w sumie nie było potrzebne, a już niech zostanie. No i co, jakiś tam inny kolor, taka sama wielkość ścianki, bla, bla, bla. A teraz co? No to tworzymy sobie takie bratobójcze koło. Fratricides, F. Następnie ustawiamy panów w kółeczku, bo to żołnierze byli, panowie. Proszę, bez żadnych. Set in circulo. Od razu, nie? Tak, wszystko, co po łacinie, to takie mądre, nie? I co? Bindujemy pod przycisk Delete. Bindujemy sobie nasze Calculare et Occiditis. Oblicz i zabij. Oblicz i zamorduj. Tak, no to jeszcze ten label teraz dokładniej się mu przyjrzymy, bo i tak będzie nam towarzyszył. To dobrze tam zrozumieć te metody. Zatem. Klasa label, jesteśmy w nagłówkowym pliku HPP i tu mamy static value. Oczywiście to nie jest to static z C++, ale tak sobie nazwałem, bo chcę, żeby ta część była taką niezmienną, takie wyświetlane, coś co jest sztywne i ten napis już do końca programu, ta jego część, taka ma być. Ale tenże mój napis label ma dwa człony, jeden jest ten statyczny, a drugi dynamiczny i zobaczcie, ten dynamiczny to tak naprawdę będzie lambda. Tutaj właśnie przechowuję sobie lambdę. Value to nie będzie prawdziwy string, to będzie lambda, ale ta lambda string musi zwracać. Tu jawnie to jest wymienione, że ma być to funkcja, która zwraca string nie ma argumentów. O. Value. No i domyślamy się, że do konstruktora to już tam sobie przejrzycie sami, to dosyć proste. Chociaż pokażemy. Metoda draw zapowiedziana, tak i tu właśnie mam Rysowanie takich map, gdzie mamy jakiś klucz i labely. To są te mapki, które tutaj zrobiłem. O, zobaczcie, tu jest taka mapka, sobie taką mapkę zrobiłem, gdzie te labelsy są w pliku zapowiedziane. Ta klasa Enum. A tutaj ją zdefiniowałem na samej górze. Właśnie będę mógł sobie zawsze, jeśli jakieś napisy będą, to będę sobie tu mógł pod jakimiś fajnymi nazwami te wszystkie interfejsowe napisy jakoś. Ogarnąć, jakoś skojarzyć, że custom A to było to, co pokazuje to A to K, dobra, to tu wiemy co to K. No to nie jest może jakieś rozwiązanie godne wielkiego projektu, ale przy takim małym wprowadza odrobiny porządku. Przynajmniej moim zdaniem nie musicie się zgadzać, naprawdę. No to co? Mamy tu teraz ciało tego wszystkiego. A tak, tu się zdecydowałem na to, by umieścić definicję od razu w pliku, bo tu mamy szablony, trochę to przyspiesza sprawę. Dobra. No tutaj sprawdzam, że jeśli to k to labels, to wyświetlamy wszystko z listy, tak? No i to wszystko przekazane jako argumenty, z mapy, przepraszam, z mapy. Tak na marginesie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to taki zapis sprawia, że pod k będzie klucz, a pod l będzie label. Ten, ten obiekt. No i to takie dosyć proste. Ok, zatem jeszcze się tu przyjrzymy temu ciałku. I tu mamy tylko konstruktor, zobaczcie, prosta sprawa, te wszystkie kolejne parametry z naszą lambdą i pozycją, kolorem, numerem czcionki. To jest wszystko po to, by ten tekst sobie tutaj utworzyć, sprawdzić, że gdyby takiej czcionki nie było, to weź pierwszą dostępną. Tutaj mamy przypisanie czcionki, przypisanie wielkości tej naszej czcionki, tego napisu pozycja na ekranie, kolor tego wszystkiego. My tam random robiliśmy, nie? I tu właśnie value na razie jest niczym. Mam 0ptr, w sumie nie wiem dlaczego. A, bo tam wcześniej była inna konstrukcja. No to to jest w zasadzie jakoś chyba tutaj niepotrzebne. Tutaj mamy static value, to jest właśnie ten SV, ten stały przekazany napis, a value to jest OTAF. No tak tutaj zdecydowanie został jakiś wpis wcześniejszy, tym bardziej, że tutaj od razu przypisuje tę lambdę przekazaną do value. No i co? Draw polega po prostu na tym, i tu widać o co chodzi z tą lambdą. Patrzcie, statyczna wartość złączona z value na, west na west, no bo value jest lambdą, więc wywołuje go, jakby był funkcją, no bo tak naprawdę działa jak funkcja, no więc. To value zwróci string, ten zmienny. Ale ta lambda sobie sprawdzi, skąd wziąć ten string. Czy tam z jakiejś zmiennej, czy może jeszcze skądś innąć. No tu mam bardzo proste, bo pobieram zwykłą, um, jakąś globalną liczbę, tak? Która, no, równie dobrze tu mógłbym ją zamienić i wklejać. Tak. Ale w ten sposób daje sobie od razu taką możliwość szerszego wykorzystania tej lambdy. Tam mogą być bardziej skomplikowane rzeczy. Stała część połączona ze zmienną. No tak sobie to zaprogramowałem. No i tyle. A potem, już zwyczajnie drawem, tym z SFML-a, a nie moim własnym, rysujemy te, tenże label. A ponieważ label dziedziczy po tekście, no to SFML nie ma problemu, by to wszystko narysować. Dlatego, że znajduje wszystkie klasy drawable. Takie metody, które pozwalają te obiekty SFML-a. Rysować. No i to jest ta nasza klasa, ona nam tu będzie towarzyszyć, może ją trochę rozwinę, ale na razie niech będzie taka. No i cóż, w zasadzie wszystko. Można tylko jeszcze zobaczyć tutaj samo wyświetlanie. Tutaj już tak wszystko było omówione i ta nasza pętla, i ten krok zabindowany pod przyciskiem dobra. No więc tu tylko korzystam z tej statycznej metody draw, podaję mapę. Z labelami, czyli z tekstami, tak naprawdę, i ta część równie dobrze mogłaby tu być już na stałe. O, a ta tutaj jest. To są ci nasi bratobójcy. Narysuj wszystkich, ok? A tutaj rysuj te wszystkie stałe napisy, niezmienne. I to jest fajne, bo gdybym tutaj, nie wiem, cast, Zmienił, to po prostu sobie zmienia. Już teraz nie muszę się martwić. Ojej, teraz muszę pamiętać, że, że jakiś napis, który ten kast wyświetlał, to ja go muszę tam jakoś zaktualizować. Nie, nie muszę, no właśnie, nie muszę. Moja lambda nieustannie o to dba. Nie było tam takiego sztywnego przypisania, tylko ta lambda nieustannie oblicza nową wartość tego napisu. Więc jakby wszystko się samo dzieje. Ja tu tylko robię draw, mogę sobie te zmienne tam lambdą. Przypisane, zmieniać i moje labelsy będą się ładnie aktualizowały. O, taki mały pomysł. Wykorzystajcie, albo nie. Na pewno zrobicie lepiej. Jeszcze raz na koniec kompilacja, żeby wszystko zobaczyć, czy to naprawdę jest tak, jak było. Ja tu nic nie chcielibyśmy. A czekajcie, miałem sobie jeszcze coś sprawdzić, to razem z wami sprawdzam. Tak, jak więcej, jeszcze trochę. Upchał ich trochę więcej, bo tu jakiś limit by się przydał. Bo wiecie. Jest problem. W sumie to można to zrobić jako zadanie dla Was, bo patrzcie, jak jest tak już gęsto, to wtedy tak już ojojoj, nie? Już to tak te. Jeszcze teraz to się nawet mieszczą, nie zachodzą na siebie, nie? Jeszcze to jakoś wygląda. Ale jakbym już dał 100, to tak słabo. Więc zadanie: uzależnić jeszcze wielkość tego, tych czcionek, tych tekstów, tych wszystkich labeli tutaj, od. Hmm? od ilości, ale to spróbujcie sami zrobić, że jak już przekroczy jakąś wartość, to one się trochę skalują w dół, żeby tam więcej ich się zmieściło. No oczywiście nie przesadzajmy, bo w pewnym momencie może być już tak malutkie, że w ogóle nie będzie widać. No to co? Niech leci muzyczka, teraz leci muzyczka, a ja właśnie tutaj będę ich sobie rzezał. I otopatował. I kto człowiek w nie, z nieczulicy wpada? Tylu chłopa się zjotopatowało. <grym> Sprawdźcie, czy to na pewno 12. Bo może gdzieś się pomyliłem w tym kasowaniu i co? Jeszcze się okaże, że rozwiązuje problem Flawiusza, ale źle. Do zobaczenia w następnym odcinku.